9 godzin i parę minut, taka była pauza. Od zatrzymania się do pobudki i teraz ruszenia. Jakby wszystkie parkingi były takie jak teraz, w nocy, w Niemczech, to by było zajebiście. Także teraz jest pusto, obok mnie widzicie, jest tak. No i widzicie, stoi gabaryt. I teraz jak ja bym w nocy tutaj podjechał, gdzie ta żółta ciężarówka, to on by mógł mnie stąd wygonić. By powiedział, on potrzebuje stanąć, a ja mu zajmuję miejsce. I by się okazało teraz, że jakby było na udry by poszło, to no wiadomo, no, on jest na prawie, prawda? A tutaj widzicie, jak stoi ciężarówka, która, jak wygląda ciężarówka, która wozi właśnie jakieś platformy i tak dalej. Coś, że daleko musi mieć i dużo osi. Spójrzcie, ten samochód ma tak, oś skrętną, raz, dwa, trzy i cztery osie jeszcze z tyłu. Chodzi o rozłożenie masy na poszczególną oś. Jakby miał, on włoży potężne ładunki, jest przeładowany z mojego punktu widzenia, tak? Ale oni mogą wozić. I teraz patrzcie, zbiorniki wszystkie ma za ścianą. To samo ze zbiornikami ciśnieniowymi. Wszystko ma na ścianie, na takiej jakby meblościance. No i to jest Scania akurat V8, to jest potężna maszyna. Także jak tankuje, to włazi tam i tankuje za ścianą. Dobra, to co? Bach, światełka. Się nagadałem, ruszamy, bo już tam wszystko ogarnąłem. O, widzicie, tam nawet śmigło stoi. A wczoraj chyba tego śmigła nie było. Także to jest bardzo, bardzo niebezpiecznie stanąć na gabarytach. O, tam kolega z firmy jedzie. Stanąć niebezpiecznie na gabarytach, dlatego że no, niebezpiecznie w sensie, że przyjadą, wygonią, pauza przerwana, wszystko się przesuwa, tragedia wtedy jest. Trzeba robić wydruki i opisywać, gdzieś na to, że jakiś Francuz, Hiszpan, no Polak to tam się człowiek dogada z Polakiem, ale z Niemcem, że się nie doczepi do niczego i powie, jest ok, może być i zaakceptuje to i płynie 28 dni stresu teraz, bo 24 roku tego stresu będzie 56 dni, bo tyle będą mieli, miały służby na sprawdzanie tacho. To co, jedziemy. Podróż tak na pół podzielona, równiutko, czyli w okolicach Baden-Baden. W okolicach Baden-Baden będzie akurat połowa trasy i tam będę chciał zrobić pauzę. I później do Sommersausa druga połowa i tam już będę chciał się zatrzymać. Na niedzielę i poniedziałek, bo przez te dwa dni będę musiał stać i kombinować, jak zrobić, żeby stać ponad 48 godzin, ale żeby nie przekroczyć 45 jednym ciągiem pauzy. O, widzicie, tam stała jedno śmigło, a tutaj stoją dwa śmigła. Czyli tam pewnie miał miejsce na jedno i sobie stanął, a tutaj podjechały, bo tu są też parkingi dla gabarytów, tutaj stoją dwa śmigła. No to dzida. Znowu zaczęło lać. Był moment, że naprawdę była fajna pogoda. Niebieskie niebo się zrobiło i mówię, kurde, już super. I nagle zaczęło lać. 170 km jestem przed Baden-Baden. No i widzicie, co się dzieje. Za mną to jest czarno. Przede mną jest chociaż troszeczkę widniej. I powiem wam, że tak, ja mam tutaj naprawdę niewielki tonaż, bo tam 3 tony z groszem. Jechałem i auto mi wpadło w te kolejny i poczułem, jak mnie ściąga na lewą stronę. Także jest niebezpiecznie jechać właśnie w taką pogodę. Po prostu pociągnęło mnie, tak jakbym wjechał na coś śliskiego. Niebezpiecznie jest jechać w taką pogodę lekkim autem. Bardzo niebezpiecznie. No i ja, wiadomo, jadę bez tempomatu i nie hamuję, broń Boże, żadnym górskim, czy tam retarderem, czy spowalniaczem, jak to zwał, tak zwał. Tylko cały czas noga. Cały czas noga i hamulec zasadniczy. Ale tak, mimo tego, że to jest sobota, to Niemcy witają mnie, znaczy inaczej, żegnają mnie takim oto, proszę bardzo. Ja powinienem jechać tu, gdzie jest niebieska droga, ale ona później wchodzi w czaką czerwień. I pokazuje mi nawigacja, że mogę sobie tutaj objechać. Bach. I to nie jest to wszystko, powiem wam, dlatego, że
Później, jak będę przy Karlsruhe, to jest coś takiego. Też czerwono i pcha mnie przez Karlsruhe, że mogę tam tędy pojechać. I chyba, powiem wam, na to się zapiszę. Także końcóweczka Niemiec, po prostu korki, tuż przed Baden-Baden. Proszę. Dwa miejsca, dwie zielone drogi alternatywne. No to jesteśmy w niemieckim korku, który tutaj pokazuje, ma 1 km. Zniknęła mi w ogóle, powiem wam teraz, ten jeden objazd, który tutaj prowadził, a nie, pokazał się, dobra. Pokazał się z powrotem ten objazd. No ja tym objazdem chyba teraz w prawo, tu muszę postać trochę, pojadę sobie tym właśnie objazdem, tutaj. Tu, o, tu, na, tu tędy i tu w dół, nie będę jechał tu. Także zobaczymy, jak to się potoczy. Przerąbane, powiem wam. Przerąbane, bo korka ogólnie, zanim do Francji dojadę, to mam tutaj już 23 minuty opóźnienia, to jest bardzo dużo. Bo to w przełożeniu to jest jakieś 12 km, 13 km ształu. Już mnie nawigacja powiadomiła, że powinienem inaczej, że mam możliwość skrętu w prawo. No i co, stoimy na tym objeździe. Normalnie zjechaliśmy z autostrady. I następny objazd na Karlsruhe, tam zaoszczędzę jakieś 3-4 km stania w korku, czyli jakieś 5 minut. Tu mi pokazuje czasu zaoszczędzę. A na tą chwilę tutaj sobie wyjeżdżamy i jedziemy objazdem, którym jeszcze nigdy nie jechałem. Że zobaczymy, gdzie mnie tutaj wyprowadzi ta droga. No i powiem wam teraz tak, tutaj zobaczyłem po prawej stronie, teraz nie pokazałem wam tego, bo skupiłem się na drodze, była stacja benzynowa Shell na przykład i sklepy Tommy i Rewe. Także też sobie można zaznaczyć taki punkt i później w razie czego tędy sobie na przykład pojechać, aby ktoś chciał zrobić zakupy, bo jest gdzieś stanąć, nie? No i co, jadę i tu przede mną też mały korek, nawet na objeździe, nie wiem, i tu się dojeżdża do Speyer i w Speyer jest też Muzeum Techniki, tak jakby jedno muzeum jest w tym w Zinsheim, a drugie muzeum jest w Speyer, też sobie można zwiedzić i na pewno to zwiedzę, jak je zlokalizuję na mapie, gdzie jest, wtedy będę musiał poszukać sobie najbliżej tego muzeum parkingu, żeby zatrzymać ciężarówkę. Jak będę miał tylko czasu więcej niż godzinę, to nie omieszkam sobie zwiedzić też Muzeum Speyer i wtedy zaliczę jedno i drugie. Dojeżdżamy teraz do przejazdu nad autostradą. Pod nami jest autostrada, którą będziemy jechać, ale teraz tam albo dalej jeszcze dalej, następnym zjazdem będziemy zjeżdżać. O, zobaczcie, jak kurde bocie krzybuje, jak se pofrunął, i będziemy tam dalej zjeżdżać właśnie na autostradę już w kierunku Karlsruhe. No i w Karlsruhe znowu już będziemy wjeżdżać w kierunku Karlsruhe, nie objeżdżać, tylko do Karlsruhe objechać taki wielki korek. Tutaj właśnie zjeżdżamy z tego objazdu. I doszłapiemy się do autostrady A5. No, tak jest, to są takie miejsca właśnie w Niemczech, gdzie są roboty drogowe. Jest godzina 11:30. Także też taka newralgiczna godzina, gdzieś tam się przemieszczają, mało tego. Pamiętajcie, że tak, dzisiaj jest sobota, Niemcy mają wolne dzisiaj, mają wolną niedzielę i mają wolny poniedziałek, także oni są teraz w takim trybie nastawiony na weekend długi i dlatego jest kocioł na tych drogach i się tworzą na zwężkach korki, bo gdyby to był zwykły dzień, że oni mają tylko niedzielę, w sobotę i niedzielę, to by się jechało naprawdę przyjemnie.
Ja współczuję kolegom, którzy będą wyjeżdżać w poniedziałek albo we wtorek, albo będą wracać we wtorek. To właśnie będą wtedy korki u Niemca na wyjeździe, na przyjeździe. Proszę bardzo, to jest autostrada A5 i znowu się tworzy takie spowolnienie. To nie jest jeszcze korek, ale to jest spowolnienie. Aczkolwiek za parę kilometrów już będę musiał znowu wjechać w zieloną drogę alternatywną. Zostało się nam 48 minut jazdy do Baden-Baden, do granicy. Na tachografię. A 52 minuty na nawigację. Dlatego, a jeszcze przed nami, mówię, objazd do Karlsruhe. Dlatego teraz sobie tutaj stanę na pompie Bruchsal w Niemczech. Wykręcę 45 i pojedziemy sobie dalej. Dobra, także tutaj gdzieś się trzeba będzie ustawić. Tutaj mamy znak, że po tej stronie nie można parkować. Ten Bruchsal bardzo często jest właśnie, tak powiem wam, zawalony. Ciężko stanąć nawet w dzień. Po prostu jest to takie miejsce, gdzie no widzicie, no zobaczcie, na dupach stoją już. Nie, ale 45 to się gdzieś tam przykleje. Mam nadzieję. No dobra, gdzie się tutaj stanie? Tu rajek nie ma. Parę razy stałem na tym parkingu i on właśnie jest taki mało przyjazny. To nie jest duży parking. Dużo osobówek stoi i jest mało przyjazny dla kierowcy ciężarówki, dlatego że jest ciasny. Zobaczcie, jak tutaj to wygląda. Jeszcze tu w prawo wiem, że można sobie stanąć. O, tutaj mógłbym sobie wjechać i tu wjadę. Tu w to miejsce. Powiem wam tak, tam było bardzo ciasno, mega ciasno, za mną jeszcze stanęły auta, ja po prostu stamtąd wyjechałem, stanąłem sobie tutaj na wyjeździe, 45 zrobię, no i tyle. Dobra, ruszyliśmy z Bruchsala już jakiś czas temu, no i teraz co? Teraz dojeżdżamy do następnego korka, także czujcie się jak u siebie w domu. No i moi drodzy, teraz tutaj zaczyna się objazd tego ształu korka i ja tutaj zbijam się w prawo kierunek Karlsruhe, bo nie będę stał w takim gniocie. Także jakiś czas pojadę pewnie. O, jaki ładny kolor Audi, zobaczcie. O, ten mi się tutaj wysunął nagle, nie z gruszki, nie z pietruszki, ten biały Hyundai. Ja pierdzielę, tak trzeba uważać, bo to są Niemcy, niby przestrzegają przepisów, ale jak są korki, to oni potrafią wywinąć taki manewr, że człowiek by się nie spodziewał. No i jak to w Karlsruhe, zaczynają się radary. Tutaj teraz przy wiadukcie będzie jeden radar, za chwileczkę pewnie mnie powiadomi nawigacja o tym. O, stoi po lewej stronie, jak jest filar. Takie małe gówno szare. Proszę bardzo. Tu. Jedziemy dalej. No i tutaj naprawdę trzeba trzymać prędkość, bo to miasto jest naćkane radarami. Także zobaczcie, tutaj jest taki mały kocioł. Teraz w tunelu. Zagrodzili połowę taką blachą, jakby takim murem połowę tunelu. Także jakiekolwiek prace tam się odbywają, to ta strona się nie brudzi. To nie jest tak, jakby u nas zrobili, że słupków naustawiają i tam chodzą maszyny, wszystko się syfi. Tutaj nie. Oni po prostu to odgrodzili.
i remontują tak, jak jest tutaj prawa strona wyremontowana. Widzicie, ja pamiętam, jak tutaj skuwali te tynki, to wszystko i położyli zupełnie nową taką elewację na tym tym. Mowa nawierzchnia, jest wszystko na nowo. I to samo robią teraz po tamtej stronie. Tak to wygląda właśnie w Karlsruhe i jak Niemcy pracują. Widzicie? Dobra, dalej. I teraz to mi pokazuje, że powinienem na ten most wjechać. Bo tak jak teraz jadę, to bym do, chyba do Ratuburga doleciał. A ja muszę tutaj się wcisnąć na górę. O. No i zobaczymy, jak to mi tam wyjdzie. Ten przejazd. Nie zwróciłem uwagi, czy był tu jakiś zakaz, ale chyba nie było żadnego zakazu. I tą drogą już dojadę z powrotem do Piątki, do autostrady numer 5. Raz tutaj, pierwszy raz tu jadę. Chyba. Nie mam pewności. Dobra, i teraz bach. Szpula przez siebie. No i już wyleciliśmy na Piątkę. 33 km do Baden-Baden, a 31 do samego przejścia granicznego. Także tu się rozładowało, ale tam się zakorkowało. W lusterku możecie zobaczyć stare Renault 4. Tu się zbliża. I przystosowane jako chyba taki kemping. Że tam na górze można to jakoś może rozłożyć jako namiot na dachu i tam sobie nawet spać. Jeszcze ma określenie państwa jako Francja, taka naklejka w kształcie Francji, tak jak wygląda Francja, kontury to coś takiego, białe i F literka, czyli ktoś to sprowadził z Francji. To jest chyba Renault 4, o ile się nie mylę. Jesteśmy na drodze numer 500, która prowadzi bezpośrednio z drogi A5 do przejścia granicznego, czyli powolutku, powolutku zbliżamy się do Francji. Zobaczcie, już jest piękne niebieskie niebo francuskie. Także mam nadzieję, że jak już przekroczymy tą granicę, gdzieś te góry się gdzieś tutaj mija to pasmo i się poprawia pogoda. Naprawdę już nieraz to zauważyłem, że jak tylko się przejedzie na stronę francuską, czym dalej się jedzie, parę kilometrów, to nie trzeba jechać 100, 200, 300, parę kilometrów i pogoda się robi fajna. Mamy Ren, kanał, śluza i most. W sumie tama zapora na Renie. Proszę bardzo. Dosłownie, jak tylko wjedziemy na następny ten kawałek, to tam już się zaczną Niemcy. No dobra, jesteśmy na terenie Francji. Tutaj za tym rondem, gdzie się zatrzymamy i przekodujemy się na Francję w tachografie. No i trzeba o tym pamiętać. To są za to podobno niewielkie mandaty, tam ze 20 czy 25 euro, ale jakby nie patrzeć, to jest 20 albo 25 euro. Jakbym zgubił, bym był smutny. Jakbym znalazł, bym się cieszył. Dobra. Zobaczcie, tu jest taki market, takie centrum handlowe, hotel. Ile tutaj stoi samochodów? Widzicie? A my zaraz się zatrzymamy, tak jak tutaj stoją te ciężarówki. I sobie tutaj przeklikamy sobie kod kraju. No. Już nawet wyjeżdżają. Będę miał miejsce. O właśnie. I tutaj sobie na chwileczkę staniemy. Ok. W lusterku możecie zobaczyć, jak oddalają się niemieckie chmury. A przed nami możecie zobaczyć, jak wygląda francuskie niebo.
Także opuściliśmy ten kraj, w którym wieczne korki, chaos na autostradzie, aczkolwiek wydawać by się mogło, że wszystko jest poukładane. I teraz takie planowanko. Do Saverne mam jakieś 20 km, bo muszę zrobić jeszcze jedną pauzę, 45 albo 15:30 sobie podzielić, jak tam mi się będzie chciało. Ale na dychę do tej pory wyjechałem 5:23, czyli zostało mi się 4:37 jazdy. I jak dojadę do Saverne, to sobie prawdopodobnie zrobię pauzę, bo akurat będę miał 4:30 i to będzie cały czas, jaki już dzisiaj będę mógł wyjechać na dychę. Czyli jak już ruszę z Saverne, to równo mi zostanie, nie będę już, wiem, że już cały czas wykorzystam, jak już tylko będę jechał. Nie będę już musiał kombinować z drugą pauzą, że jeszcze tam jakieś 10-15 minut mi wisi w zanadrzu. Także za 6 minut można powiedzieć, jakbym miał parking, to mógłbym się już zatrzymać. A mi chodzi o Saverne, stanę sobie, pójdę się wykąpać. Jak się wyrobię w 15 minut, nie będzie kolejki, to ruszę. I później sobie tam zrobię za jakieś 2 godzinki, jeszcze pół godziny sobie gdzieś, czy za 3, czy za 2,5. Zrobię sobie pauzę, dokończę tą 30 i pojadę dalej, zobaczymy, dokąd się uda dojechać. Wjeżdżamy na stację. Pogoda się trochę też kopsa. Tutaj widzę. Także tutaj 45, a później to już do oporu jedziemy. Żeby stanąć. Docelowo jest Somersault. A jak to wyjdzie, to zobaczymy. Na Somersaultie będę gdzieś za 15, no na 19, tak? To jest taka późna pora, ale no Francuzi pewnie nie będą jeździć, także nie będzie Francuzów, dlatego że Francuzi tak, jutro mają wolne, później mają wolne w poniedziałek, także myślę, że jak będą ciężarówki, to będzie jakaś tam Białoruś, Ukraina, no i Polacy, nie? Także ja sobie tutaj gdzieś stanę. Najlepiej tu gdzieś tak w cieniu się ustawić, powiem wam. Ale nie ma za bardzo jak tutaj złapać cienia. Trudno. Wjadę tutaj na chwilę. 45 minut. Wystoję w słońcu. O, widzicie tutaj kierowca, na przykład ten rower ma postawiony z boku, bo sobie pewnie jeździ rowerem gdzieś tutaj. No, staniemy tam troszkę dalej. Taki facet koło 50. No dobra. O, tu następny ma rower, widzicie? Okej. Tutaj się teraz cofnie troszkę. Dobra. No, teraz stoimy równiutko. No to co, pauza. Dobra, moi drodzy, wyjeżdżamy. Okazało się, z kumplem gadałem, że podobno Somersault w połowie to jest zamknięty, bo jest przebudowa stacji. Także ja po prostu sobie pojadę A4. Nie będę jechał N4, trudno. I na A4 stanę sobie na jakiejś pompie, jak nie na jednej, to na drugiej. Tam jest tego więcej niż na tej N4, żeby się tam pierdzielić. Także za Reims mam tutaj jakąś pompę 3,54 stąd, a mam 4,23 jazdy. A w razie czego mam jeszcze dalej następną pompę, a jak nie, to przed Reims sobie gdzieś stanę, zobaczymy. Także zmiana planów, jedziemy do cały czas autostradą A4. Ja wiem, ona jest płatna droga, ale może się nikt nie doczepi.
No to co? Przed siebie. A tu nad nami teraz przejedzie grupa motocyklistów. Proszę bardzo. Sobie jadą na jakąś wycieczkę. Jeszcze jeden. Jeszcze tam jadą. Jeszcze. Jeszcze. Ich tam chyba 10 sztuk jechało. Także sobie tak Francuzi spędzają długi weekend. W ogóle tych grup motocyklistów tutaj już widziałem bardzo dużo. Naprawdę, tam po kilkanaście sztuk jechali całym pasem, całą szerokością. Fajnie to wszystko wyglądało. Za mną zresztą też teraz jedzie gość i ciągnie tą przyczepę kempingową. No i widać, dzisiaj widać na drogach, że i w Niemczech, i we Francji, że przemieszcza się bardzo dużo właśnie takich samochodów w celach turystycznych. Jadą gdzieś wypocząć, proszę bardzo. To są akurat Brytyjczycy. Na stacji jak stałem, to byli i Brytyjczycy, i z Irlandii, i z Włoch, i nawet Bułgaria. Jakkolwiek Bułgarów nie podejrzewam o to, że przyjechali tutaj na wakacje. Ale właśnie bardzo dużo jest przyczep i kamperów. A tutaj już jesteśmy koło jednego miasteczka, niedaleko Metz. Także bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Białe te elewacje. Szkoda, że nam tutaj tylko te krzaczory zasłoniły znowuż. Powiem wam tak, jadę i tak patrzę też te parkingi, które są przede mną, pod kątem możliwości okręcenia się na parkingu, w sensie przerwania pauzy, zerwania pauzy. Bo tu jak dzisiaj stanę, no to tak do wtorku rano, to tak nie za bardzo. Za dużo czasu na kołach. A same młotki włączyć, żeby pauzę przerwać, to też tak nie za bardzo. Francuz może tego nie honorować. No i tyle. Dla niego będzie, że jak dzisiaj stanę o 19 i ruszę o 6 rano we wtorek, to jest tak, sobota 19, niedziela 19 plus jeszcze 12 godzin. To dla niego to będzie 60 godzin stania. A ja nie mogę stać dłużej niż 45. Także pauzę trzeba zerwać. Najlepiej przejechać się autem po parkingu. I teraz, jak ja mam przed sobą parkingi takie, gdzie ja wjeżdżam i są rajki w prawo, w lewo, i później jak mam się przejechać, to już tylko wyjadę z parkingu, nie mogę się kręcić po parkingu w koło, no to taki parking mnie nie zadowala. I znalazłem taki parking, kiedyś tam byłem, przypadkowo wjechałem. Tutaj mamy parking Verdun, też taki sporawy, ale tu chyba nie ma możliwości właśnie kręcenia się. Jak już się wjedzie, to tylko się z niego wyjeżdża. I koniec. A znalazłem taki parking. Trzeba zjechać z autostrady A4 i w N-kę taką wjechać. Dosłownie tam może 3 km się odbija. Też jest stacja benzynowa, aczkolwiek nie wiem, czy tam jest prysznic. I taki ten parking nie za duży, nie za mały. Taki średni, ale można sobie, bo tam jest rondo, można sobie tam się pokręcić na tym parkingu. Tam dwa kółeczka zrobić. Nawet gdyby była sytuacja taka, żeby było napchany ten parking i nie mógłbym wyjechać ciężarówką, dlatego że ktoś by mógł mi miejsce zająć, to wypiąłbym konia i samym koniem bym pojeździł. Tylko chodzi tak, żeby się ruszyło, prawda? Także zobaczymy. No i co? Słoneczko nam troszeczkę zaszło. Zrobiły się takie chmury, które przesłoniły ten błękit nieba. I tam na horyzoncie to wygląda tak, jakby nawet na nas deszcz czekał. No ja sobie tak jadę i obserwuję po drodze, jak wyglądają parkingi. To jest na przykład parking z pompą. No i już tam widzę, że tam są miejsca. Mogłem tutaj stanąć, bo stąd na rozładunek na wtorek bym miał 219 km, 3 godziny jazdy. No bo są miejsca, tak? Widać, że są miejsca. Teraz tam dalej, tam jest jakaś jedna rajka. Tutaj są rajki wolne, o widzicie. Już świętują, w czterech przy stole, na stół z palec sobie zrobili i już świętują.
Także są miejsca i to trzeba tak patrzeć właśnie jak się jedzie po drodze, jak to wygląda, bo jak już tu by było zapchane, to warto by było już wjechać na następny parking i zobaczyć, czy jak będzie wyglądał. A nie jechać do docelowego miejsca, dlatego że może już być później lipa. Nie będzie ani miejsc, ani czasu. A tak jak jest jeden zapchany, patrzymy, aha, no dobra, jedziemy 30 km, drugi zapchany, ale mamy jeszcze 50 km do celu, no to już na następny trzeba zjechać. I już patrzeć, jak będzie wolny, to stanąć. Nie ryzykować. A zobaczymy, jak nam się uda. My zjedziemy, mówię, z A4 troszeczkę tak w dół do miejscowości, już wam mówię jakiej. No, to jest miejscowość Chalon en Champagne. O, tak to wygląda. Ta miejscowość jest przed miejscowością Reims. I mówię, ja na ten parking, gdzie teraz jedziemy, to przypadkowo kiedyś wjechałem. Przypadkowo w sensie takim, że gdzieś kuźwa pogubiłem. Zapomniałem skręcić tu, gdzie trzeba i patrzę, kurwa, parking taki. Ale mówię, fajny, i się go od razu zaznaczyłem. No i zobaczymy, no. No o tyle jest ciekawy, że można na nim, mówię, kręcić kółeczka. No i dobra, widzieliście, jestem na tym parkingu śmiesznym, o którym mówiłem, tylko że widzicie, jaki ten parking jest. A, chyba dostrzegłem wolną rajkę, bo tam cienia nie widzę, także tutaj pachnie mi po prostu, pachnie mi, wiecie czym, ja wam powiem, czym mi tu pachnie. Tu pachnie mi chłodnią, która jest po mojej lewej stronie. To mi się nie podoba bardzo, no, ale tutaj sobie jakoś wjadę. Mam nadzieję, że tu nie zahaczę. Dobra, tu przeszło. Tutaj muszę się teraz przy... Bo tam zobaczcie, jak ciaśniutko jest. Patrzcie tu, jak jadę blisko. Daj jeszcze mi te drzwi tutaj. Halo! Halo! Kolega! Zamknij drzwi! Pijany w dupu, powiem wam. Półprzytomny. Drzwi na otwierał, jeszcze ja trąbiłem, nic, zupełnie, zero kontaktu. Gorsze jest to, powiem wam, że tu mam chłodnie, klekota. Troszeczkę sobie. Cofnę,
żeby ją mieć trochę z przodu. Mogłem chyba, wiecie co, stanąć tak, żeby, no nic, z tamtej obok, z drugiej strony, to wtedy ona by była za mną, ale już tu wjechałem, nie będę się kombinował. Dobra, no to co, stoimy. No i teraz pauza, mamy sobotę, godzina 18:37, także ruszamy dopiero we wtorek, a będziemy mieli 176 km do przejechania, czyli 2,5 godziny drogi. Nie, wiecie co, koło tej chłodni tu się nie da stać po prostu, no. Ona tak klekocze, że masakra. Ja sobie kółeczko walnę, bo nie chcę mi się tutaj cofać, wiecie, łamać się gdzieś koło tej żółtej ciężarówki, ale stanę między tą żółtą a tą cysterną i tyle. Nie będę tutaj stał koło tego grzechotnika. To jest po prostu szok. Tu jeszcze zobaczę, jak wygląda sytuacja. Nie, to ja zrobię kółeczko, bo tam jest rondo i to jest właśnie ten plus tego parkingu. Wiecie, że tu jest rondo i można tutaj sobie zawinąć na rondku. Ale ciasno tam jest, kurde, no. Tutaj tak patrzę już, jak wygląda sytuacja. O, chyba ode mnie nawet stał jeden. No, widzicie, jest rondko. Ja na tym rondku sobie okręcę się. O, proszę bardzo. I wjadę jeszcze raz. Tu mamy stację benzynową. I wjedziemy jeszcze raz w rajki. Ale ciasno tutaj. Strasznie ciasne. O, właśnie tutaj. A ten co kombinuje? Tą chłodnią. Będzie wjeżdżał czy nie? Tak. O, on wjeżdża chyba, widzicie? Ja stałem tutaj. To też nie spojrzałem, Bułgar to jest. I on koło chłodni staje, a ja sobie wjadę tam dalej. O, i on teraz tutaj, żeby nie zahaczył tego, tam się troszeczkę za bardziej wyciągnął. O, właśnie. Tutaj sobie wjechał, a ja wjadę sobie, zobaczcie, tutaj między tą cysternę a tego Webera. No właśnie. No dobra, i stoimy. Plandeka i cysterna. I tak stać mogę. Dobra, wyłączamy to. Także teraz dopiero zakończyliśmy. Nie będę się żegnał, że tam do wtorku i tak dalej, bo nie wiem, może jutro coś nagram tutaj, może gdzieś się przespaceruję, może z drona coś nagram, także zobaczę, ale na dzisiaj to już wszystko.